Cześć, witajcie w kolejnym materiale z Fallouta 76. Tak jest, tak jak pisałem w komentarzu zresztą pod ostatnim filmem, doprowadzimy ten eksperyment nasz z materiałami wielokrotnymi do końca, tym bardziej, że wydaje mi się, że inne gry nie byłyby dobre na tego typu serię. A to będzie dobry test chyba. Gry też takie jak Anthem czy The Division 2 z przyszłego roku będą też dobre właśnie na tego typu materiały. A że kwestie techniczne z tą akurat są takie, a nie inne, trudno co zrobić. W RDR-ze czy w Spider-Manie na przykład takie materiały trochę pewnie by były kontrowersyjne z uwagi na spoilery, tak, które musielibyśmy oznaczać, ale mniejsza o to. Widzę, że teraz mamy zadanie codzienne, których w sumie jeszcze zbyt dużo nie robiłem, więc właśnie to sobie wykonam. Aczkolwiek wcześniej, jak widzicie, postęp, progres mojej bazy jest zerowy praktycznie. Jeszcze postawiłem ją teraz w innym miejscu, daleko na północy, więc teraz widzicie, ile lokacji w ogóle już odblokowałem, więc pewien postęp jest na szczęście. Praktycznie mam już punkt szybkiej podróży do większości miejsc, tylko tutaj ten region południowo-wschodni, skrajny jest jeszcze przede mną do odkrycia. On jest, z tego co wiem, najcięższy, jeżeli chodzi o przeciwników, którzy występują w danym miejscu. Ale też już całkiem sporo warsztatów odkryłem i tak dalej, więc zobaczymy w ogóle, na ile mnie stać, jeżeli chodzi o rozbudowę bazy. Chyba troszkę drewna mam, chociaż ostatnio straciłem sporo zasobów, niestety, z własnej winy trochę. W sumie nie, znaczy, gdybym wiedział, że nie można umierać na skalę, bo nasze przedmioty się zapadną pod ziemię, to bym tego nie robił oczywiście, ale różnie bywa. Więc zobaczę, na ile mnie stać tak naprawdę, jeżeli chodzi o dobudowanie jakiejś... A może schodki postawimy? Muszę to przemyśleć dosyć dobrze, żeby tutaj nie popełnić żadnego błędu konstrukcyjnego, którego potem będę żałował. Tu jeszcze możemy dobudować fundament, więc tak też uczynimy i może stąd zbudujemy schodki na przykład na górę. Oczywiście wszystko na razie z drewna. Nawet nie wiem, czy się opłaca produkować potem z innych materiałów. Chyba nie. Okej, tu można zrobić coś takiego. Oczywiście nie będę się przejmował tym, że to może nie będzie zbyt, że tak powiem, piękne, ale nie o to chodzi. Ma być funkcjonalny i ma być miejsce na moje skrytki, na moje wszystkie rzeczy, które będę tu przechowywał w przyszłości też. A w ogóle mam nowe drzwi za atomy, sobie kupiłem, jakie piękne. Ciekawe, czy można tak po prostu podmienić. Chyba nie. No nieważne. Ale zobaczmy jeszcze. Nigdy właściwie nie budowałem tych struktur z dachami i tak dalej w Falloutach. Mówię w Falloutach, w czwórce tak naprawdę. Zawsze mi starczyło jedno pięterko, ale teraz chcę popróbować, jak to w ogóle wygląda. No tak, jak myślałem, do schodków można po prostu dobudowywać podłogę i ona będzie też sufitem, tak jest. Miałem rację, więc proszę bardzo, zaoszczędzimy sobie... Ups, to nie było dobre. Przełącz na modyfikowanie i... Edytuj, przesuń, tak jest. I teraz przełączamy na budowanie. Bardzo intuicyjny jest ten interfejs, na szczęście. On chyba działał troszkę gorzej w czwórce, z tego co pamiętam, mówię. Nie poświęciłem tam zbyt dużo czasu na budowanie w czwartej części, bo po prostu te settlementy... jakby stawianie ich w tych miejscach, które wyznaczyli nam twórcy, było troszkę mniej ciekawe. Tutaj możemy praktycznie w każdym miejscu świata sobie pyknąć nasz settlement. To nie jest settlement, to jest tylko baza, camp, ale wiecie, o co chodzi, więc zobaczmy jeszcze. Ło, to w ogóle jeszcze mogę coś takiego, bo są różne przecież wersje. No nic, może różne wersje ściany? Z oknami na przykład, zróbmy sobie ściany z oknem, żeby widzieć mutanty, które będą nas atakować, bo tak losowo atakują nas niestety różne maszkary i tak dalej. Chociaż wiecie co, chyba tutaj ściany nie są tak bardzo niezbędne akurat na górze, więc olejmy to na razie. Mamy schodki, więc potem będę tu stawiał resztę rzeczy. Jest to już, że tak powiem, no zaczyna wyglądać nieźle. Mam plan na 3 piętra, więc okej. Toksyczna Dolina świętuje sezon urodzajów. No proszę, czy słyszymy? Toksyczna Dolina jest chyba tutaj, czyli ten region na północy. I to znaczy, że znajdziemy tam więcej kwiatków, jakiś tam na przykład aluminium, jeżeli występuje w jakimś tym. Więc ciekawe. Ale my się teraz przeniesiemy do szalejowego pola. Chociaż nie, zobaczymy, czy mam ekwipunek. Czy mam w ekwipunku to, co powinienem mieć przed tą wyprawą. Granat tunkowy, dwururka. Ten karabin snajperski nie jest mi chyba super potrzebny, ale co tam, też go sobie wyposażymy. Granat plazmowy obowiązkowo. Granaty plazmowe są w ogóle świetne. 200 punktów obrażeń, właśnie ostatnio zmarnowałem jeden. Nie trafiając przeciwników, to było dosyć wesołe. No nic, przenieśmy się na miejsce. No i zobaczmy, o co chodzi. Co ma do nas kucharz z szalejowego pola? Czy będzie chodziło o zbieranie jakichś
Zasobów? Pewnie tak. Może się uleczmy trochę, bo widzę, że moje życie nie ma się zbyt dobrze. Na szczęście można się oczywiście leczyć wodą, chociaż kurczę, mam mało wody. Nie zadbałem o to teraz. Niedobrze. Niedobrze. Rozcieńczony steam pack tylko jeden, też nie będę. No, może dajmy trochę soku. Oczywiście jedzenie też nas leczy w pewnym sensie. Picie też, nawet jeżeli jest to whisky. Widzicie, jest zdrowe, przywraca alkohol. Więc dobrze, starczy jak na razie. Nie porozmawiajmy. Emocje jak na grillu, zadanie codzienne. Czyli będzie się pojawiać w tym miejscu zawsze. Podejrzewam, że o to chodzi. Mówię, nie robiłem jeszcze zadań codziennych, ale zauważyłem, że nie zawsze się pojawiają. Nie każdego dnia. To jest dosyć intrygujące. Oho, już coś usłyszałem. Jakieś strzały. Więc nie idźmy na razie w ich... albo przejdźmy się, co tam. Zadanie ze zbieraniem mięsa nie jest aż tak ekscytujące, żeby było priorytetem przed innymi rzeczami. To kogo ja tam widzę? Super Mutant Egzekutor. Takich jeszcze nie widziałem. Ciekawe. A właśnie, pokażę wam jakiś mam wspaniały strój, który sprawia, że kiedy przestanę się ruszać, to jestem praktycznie niewidoczny. To w PvP będzie bardzo przydatne. Jeżeli oczywiście chciałbym się bawić w PvP, a nie za bardzo chcę tak naprawdę, ale dobra. Musimy wykorzystać tą moją przewagę. W ogóle mam bardzo też fajne, zdobyłem pistolet. Oho. A propos, Yaogwai, jeżeli będę mieć już mięsko, proszę bardzo. Czasem warto właśnie jest jakby iść w stronę strzałów, które słyszymy, bo potem okazuje się, że to właśnie jakieś dwie ekipy się biją, no i my możemy na tym skorzystać, tak? Bo teraz, proszę bardzo, mamy już nadgryzionego supermutanta egzekutora. Czy już mnie widzą, czy nie? A źle to zrobiłem, mogłem bardziej podejść. Ale możemy jeszcze spróbować rzucić granatem. No, to chyba było zbyt blisko. A nie, to jednak nie było zbyt blisko. Pięknie się wcelowałem. No dobra, i teraz już możemy chyba polecieć. Widzicie efekt podpalenia, więc bardzo przydatna rzecz, bo mogę poczekać, kiedy on się pali. Nie jest to zbyt jakieś emocjonująco skuteczne, niestety, ale zawsze to jakieś tam punkty dodatkowe obrażeń. No. Tu się schowamy. Już jakby rozgryzłem taktykę walki z każdym rodzajem przeciwników w miarę. Mi się wydaje dobrze. Oho. Supermutanty są chyba najcięższym przeciwnikiem z tych takich podstawowych, bo... ponieważ mają... No, odsuń się ode mnie. Mają najwięcej taktyk tak naprawdę, bo i podchodzą do nas, żeby uderzać z bliska. Zawsze są w takich grupach łączonych, że tak powiem, że jest trochę właśnie walczących w zwarciu. Nie używam wadca za często, to jest mój błąd, zapominam o tym, a przecież im więcej wadca używamy, tym nam się ładuje ten pasek krytyków, obrażeń krytycznych, których potem możemy używać. Więc to jest ważna rzecz. A zawsze można wyłączyć, znaczy przyłączyć się na broń też do walki wręcz. Granat plazmowy odzyskałem, proszę bardzo. Właśnie supermutanty też są spoko, bo zawsze znajdziemy dobry loot przy nich, w sensie nie jakieś super bronie może, ale mają granaty często, mają zawsze kapsle. Więc warto, jak zauważymy grupę, która nie za bardzo przewyższa nasz levelem. Tu akurat mam dwóch, którzy mnie przewyższają, ale reszta miała tam 16 level czy jakoś tak, więc to nie było straszne. Jeszcze jeden jest, o matko. Ja rzucę koledze granacik tutaj. Przełączę się jeszcze raz. I chyba będzie dobrze już. Staram się trafiać w głowę, ale nie jest to zbyt... No, już sobie załadowałem, widzicie, pasek obrażeń krytycznych. I teraz może wykorzystam je z inną bronią. A one działają w ten sposób, że... Wciskamy spację, come on. No, trafienie krytyczne. Widzieliście, jak dużo HP zabrało, tylko ja teraz nie chcę zginąć. A zaraz to zrobię, jeżeli nie będę uważać. Na szczęście został tylko jeden, więc... Może zdążę się napić. O. Panie mutancie. Myślałem, że to jakiś gracz, ale to radio gra obok. Ponieważ na PC mamy już opcję, na szczęście,
włączenia push to talk, czyli kiedy nie chcemy słyszeć innych i tak dalej, to po prostu zaznaczamy tą opcję i słyszymy tylko innych graczy, kiedy oni faktycznie przyciskają ten przycisk do voice chatu. Dobrze, że w końcu jest ta opcja, chociaż sprowadzono ją tydzień po premierze praktycznie. No już... O matko! Na szczęście mogliśmy się odrodzić blisko, to jest plus odblokowywania tych lokacji. I tutaj mamy oznaczone miejsce ze swoim sprzętem, który nam wypadł. No i teraz mamy pełne HP, więc już no, bez większego stresu. Niech ma za swoje. Nie będziemy brać wszystkiego, bo nie ma sensu zajmować sobie ekwipunku. I widzicie, zawsze wypada z nas ten... To są niby śmieci, ale tak naprawdę to jest cenne, tak? Bo jeżeli mamy przy sobie na przykład sporo drewna, planujemy rozbudowę bazy, potem umrzemy, okazuje się, że ups, nie mamy nagle zasobów, tak, do budowania. Już raz to przerobiłem. Tylko teraz chyba problemem jest to, że niestety zniknęły ciała innych i już ich nie przeszukam. Ale to nic. Już jakoś dam radę. Cóż to jest? No, niestety nie ma tutaj też zasobów. Cóż to jest za maszyna? To mnie interesuje. Chyba się nie dowiemy. Ale w każdym razie pokażę wam też inną... Oho, jednak jest. 4 granaty odłamkowe mam, masz? A nie, to był chyba granat odłamkowy 4. poziomu. Też dobrze. Zbierzemy też troszkę owoców, zawsze to więcej jedzenia. W sumie czasem śmierć jest opłacalna tak naprawdę. Jak mamy, jeżeli wiemy, że możemy się bezpiecznie odrodzić w okolicy i potem odzyskać nasze zasoby i mamy bardzo malutko HP, to umierając jakby zyskujemy całe HP i tak naprawdę, bo nie psuje nam się sprzęt ani nic, kiedy giniemy, więc to jest niezłe. No więc zignorujemy ten quest codzienny, bo nie jest zbyt ekscytujący i pokażę wam jedno z ciekawszych miejsc pod względem grindu tak naprawdę, więc zaraz wrócimy w okolicach White Spring. Przy okazji tu można zaprezentować od razu różnorodność lokacji, nie? Bo przenosimy się, zobaczcie, do pięknego miejsca. Cóż to się dzieje? Do kogo wy strzelacie? Mamy odźwiernych, właśnie to jest taki jakby kurort, teren, tak, połączony z hotelem, z różnymi tam innymi udogodnieniami, że tak powiem. Do kogo oni strzelają? Czy tak, aha, tak o sobie strzelać po prostu w samochody. Okej, niech wam będzie. To jest fajne miejsce. O matko. Ależ ich się namnożyło. To jest akurat taki ciekawszy błąd, powiedziałbym, bo nie powinno tu być tylu tych robotów, ale wygląda to bardzo fajnie, więc... Teraz byłaby świetna okazja, gdyby tu właśnie były szpony śmierci, bo to miejsce jest, jak już wspomniałem, ciekawe pod tym względem, że mamy tu bardzo dużo NPC-ów, które są jakby neutralne, czyli tak naprawdę po naszej stronie możemy ich wykorzystać. O, mamo. To nie jest fajne, uciekajmy. Ale właśnie o to mi chodzi. Proszę bardzo, mamy wroga na 46. poziomie. I kiedy go sobie zaciągnę do tych moich kolegów robotów, to pomogą mi go zabić i... Nie dostajemy niestety wtedy oczywiście tyle expa, co sami byśmy zlikwidowali wroga. Chociaż wiecie co, on tak dobrze mu HP schodzi, jakieś dziwne aż to jest. Czy chyba sobie z nim poradzę bez pomocy tutaj. Nawet robotów, ale były takie przypadki, że to był w ogóle jakiś behemot, wielki mutant na 50. poziomie i właśnie pomogły mi tutaj roboty go zniszczyć. I to jest fajne źródło dobrych przedmiotów wtedy, bo z takich właśnie, powiedzmy to, bossów wypadają dobre itemy. Więc jeżeli gracie White Spring, warto odwiedzić nawet na niskim poziomie, tak? Bo jeżeli są tu twardzi wrogowie, często podchodzą w te granice miasta, ale no warto to wykorzystać, właśnie obecność tych bojowych robotów, które są tam na dziedzińcu, więc polecam. Proszę bardzo, granacik poszedł. Jeszcze drugi rzucimy. A nie, nie mam już więcej, ups. Na szczęście nie trafia. O, widzicie, tu mamy akurat, czyli pewnie te mutanty pokonały tutaj roboty strażnicze, które tu stały. I tak właśnie co jakiś czas, nie obliczyłem jeszcze co ile, ale następują takie inwazje właśnie potworów różnych na White Spring. I to jest właśnie fajne miejsce, żeby je znać. I to tak naprawdę nie jest związane z żadnym questem. Jeszcze tu nie miałem żadnego questa, tylko po prostu wiem, że tu warto bywać dla takich właśnie rzeczy. I to zajmuje mało czasu, no zobaczcie. Nie chciałbym umrzeć. No. Strzel we mnie jeszcze raz i podejdę ci pod twarz z dwururką. No i pięknie. Chyba więcej ich nie będzie już. Niestety z tych robotów, które już wcześniej zostały zniszczone, nie mogę nic zebrać, ale proszę bardzo. Azbest kwast, a kwas. Świetne są itemy do produkcji, tylko to nie jest na mój level, że tak powiem, ale później się przydadzą.
Właśnie kwas między innymi wykorzystujemy później w takiej bardziej zaawansowanej fazie. Zabawkowy kosmita też to pewnie rozłożymy na jakiś fajny, swag, że tak powiem. Okej. I tak, i White Spring jest też w takim dosyć miejscu, które jest blisko kopalni, w której znajdziemy cenne zasoby, więc ogólnie warto, tak jak powiedziałem, warto odwiedzić. Są tu warsztaty, jest tu w tych zabudowaniach, gdzie są te neutralne roboty, nie ma przeciwników zbyt wielu, więc też możemy je spokojnie przeszukiwać i zbierać jakieś tam zasoby, śmieci i tak dalej. Na przykład w warsztacie i okolicach. No trespassing? No to idziemy. Jeżyna. Tak się zastanawiałem, czy tu gdzieś obozu swojego nie przenieść, bo jednak ta podróż tutaj mnie kosztowała już 30 kapsli, ale tych kapsli miałem już ponad 300, więc raz tam się żyje, czasem warto wydać. O, dopiero, proszę bardzo, dopiero odkryłem stację White Spring. A skoro stacja, to znaczy, że prawdopodobnie tak jest, bo już widzę automaty. Automat z amunicją mamy, automat z zasobami medycznymi. No i mamy tutaj handlarza, proszę bardzo, i z nim robimy sobie zawsze wymianę. I tu możemy sprzedawać. Tam próbowałem sprzedawać w automacie, ale w automacie przecież nic nie sprzedamy. I właśnie, jeżeli używamy mało jakichś leków na przykład, czy coś, to możemy troszkę tam zarobić. No. I tak to działa właśnie, więc są handlarze jakby. W Falloutie możemy te kapsle zarabiać też sprzedając właśnie nasze przedmioty. Więc to znajdowanie jakby kapsli we wrogach nie jest jedynym sposobem na ich pozyskiwanie. Więcej informacji zresztą w poradniku, do którego zapraszam. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. W następnym pokażę wam kolejne ciekawe miejsca w tymże świecie. Trzymajcie się i do zobaczenia.